Hej, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego świątecznego customu Another Winter Castle. Jest ze mną Deseo. Witam. I jest Torgus. Cześć. Oczywiście. I lecimy z naszym globusem. Ale ładny ten globus, taki... No. Taki dopracowany, jeśli chodzi o teksturkę. O Jezu, zaś będzie to trzeba teraz z drugiej strony obchodzić. A daj ta spokój. Nie lubię takich przesuwanek. A co myślicie, że się otworzy? Ja ustawiam, bo już próbowałam skakać tutaj i strzelać w ten obraz u góry, wiesz? A, po tych żyrandolach tam. W poprzednim odcinku, bo najpierw próbowałam strzelać, właśnie jak te cutscenki wam leciały. Próbowałam strzelać, próbowałam się wtopić, bo też był taki kiedyś custom, że można było przeniknąć przez obraz, ale tak mi się wydaje, on za bardzo oddaje, też tu są obrazy, jako te kładki, wydaje mi się, że... No to zaraz się przekonamy, bo już jestem po drugiej stronie. Zaczynam się martwić. Prawie. Czemu? Bo nikogo nie ma w domu, a normalnie ktoś otworzył drzwi do... Okej. Okay. O Boże. Czekajcie. Jezu, żeby... Dobra, już wszystko czaję. Weź. Wracają. Po prostu a tak wracają. Na Deseo, słuchajcie, w trakcie nagrania to byłby hit. No, byłby. Ale miałabyś świadków wtedy, słuchaj. No. No, obraz się otworzył. Tak? Mhm. Ja już mam jedno pchnięcie. Tak, obraz. Czyli teraz na te żyrandole, tak? No, chyba tak. A on się tak nie do końca otworzył, takie tylko... No, no takie, chciała, nie mógł. Taki przesmyczek, nie? Dobra, to chyba trzeba wejść, tak. Więc ja sobie tutaj zapalę. Jest jakieś wejście wyżej, no. A, tu do góry się wskakuje, tak? Z drugiej strony jest drabinka. Dobra, mam to. O ty, dziadzie. No już jakiś koleś tam jest? Tak, wiecie co, ale chyba proponuję shotgunem go po prostu sobie tutaj zrzucić. Ja mam najpierw klucz jakiś. No ja właśnie miałam klucz. Fucking shit! Od tylca. Ale to w sumie... Jest to potrzebne, żeby go zrzucać. A może nie tutaj, może gdzieś tam na zewnątrz. Wow. A właśnie, trzeba go zrzucać? Można no właśnie, go chyba go zrzucę, bo tutaj okienko jest. Jest okienko. Chyba, że wiecie, on się roztrzaska na dole i coś zostawi. Ja wiem, że zrobiliśmy, dopiero zaczęliśmy custom, ale będę musiała na chwilkę cięcie zrobić. Spoko. Tylko zrzucę. No ja zrzuciłem, ale poczekajcie, a teraz by się nie dało tam, gdzie Ania chciała. W sumie to możecie kontynuować, bo ja wyjdę z pokoju dosłownie bardzo po cichutku. Nie, no także zaraz będę. Zaraz będę. No poczekamy. Można by było tutaj poskakać. A nie, no nie poskaczę w sumie. Tutaj na prawo nie bardzo. Tutaj na lewo ewentualnie. Okej. Okay. To, że Tesełko wyszło po cichutku, to i tak nic, no, nic nie dało. Zbiera niektóre rzeczy. Dobra, no to ja tu zeskoczyłem na dół i czekam. Całkiem na dół? A tu po lewej nie dałoby się wskoczyć? Znaczy, no możesz tam złapać się takiej wnęki, ale ona tylko służy do tego, żeby opaść na dół i nie stracić HP. Nie wiem, czy ty o tym samym mówimy. Nie, jest taka dziurka. Chodzi mi, że na sam dach, jakby w całości. A nie, no to na dach mi nie próbowałem skakać, bo mi wydawało się, że tam gdzieś zjeździć. Znaczy będzie wszędzie zjeżdżać, no, nie? No, możliwe w sumie. A tu na dole, jak się opuściłem, jest od razu dziurka na klucz. Na ten, który już zdobyliśmy. Okej, dobra. Przepraszam. Włączam. Powrotem. Ja w końcu w ogóle cięcie nie zrobiłem. Ale jakby nie rozumiem jednej rzeczy. Ona cały czas coś w łapie trzyma. Ja tu stąd coś wzięłam? No klucz, ale to nie powinna ci go w łapie trzymać. No ale coś trzyma w łapie, jakby... Trzymasz w łapie, jakby jakiś Nie, ona flarę chyba cały czas trzyma zgaszoną. Pewnie tak, masz taki błąd. Czasami błędy są z tymi flarami. Wiecie, co widzę tutaj z tego balkoniku? No. Widzę tą dziurkę, do której mówiłam, że nad tymi drzwiami trzeba uważać, bo można chyba... No, ale to ona służy tylko do tego... Tak, żeby tylko się opuścić na dół. Dobra.
A jebas. Tu jest, słuchajcie, dźwignia. Aha, tam gdzie się klucz. Tak, tam gdzie się klucz wkłada jest dźwignia i... A nie, tu otworzyło, dobra. No, oj, teraz może będzie coś z tymi rycerzami, słuchajcie, bo tych rycerzy... Znaczy, do tych rycerzy się otworzyła ta kratka. A pamiętacie, które się świeciły na zielono? Tak, ty. No to... Aha. Bo to trzeba by było zejść na dół, żeby to sprawdzić. Chyba. A przez okno nie widać? No nie. Ale tu się otwiera coś do tego krzyża. No jeju. One u mnie są w tym samym kolorze, w sensie takie szare. Dobra, zejdę dla was, specjalnie się poświęcę. No ale krzyż... Pierwszy, trzeci i dwa ostatnie. No ja nie wiem, co ty robisz generalnie. No sprawdzam tych rycerzy, którzy się świecą na zielono. No ale co możesz zrobić z tymi rycerzami, bo nie wiem. Nie no, w sensie, żebyśmy wiedzieli, jak gdzieś pójdziemy. O, już widzę, dźwignię będzie trzeba przekręcać. Bo nie wiem, bo ja zrzuciłam krzyż generalnie na sam dół. Aha, to się go da zrzucić. Tak, i jak się zrzuca, zrzuca, to się podświetlają wszyscy drzewokolory. Aha. Okej, okay, to ja sobie poszedłem dalej i nie zrzuciłem tego krzyża. Aha. Dajcie spokój. No bo Ania mówiła o krzyżu jakimś, że mam jakąś dziurkę czy coś takiego kojarzę. No. No, ale nie dało się nic poza tym, że można było to przesunąć. Ale to ale to nie o ten chodziło. Nie, a to ja myślałam, że o ten chodziło. Nie, to tam jak byliśmy wyżej, to było go widać. Okej. Okay. No to nie, to nie widziałam. A daj ta spokój. Okej. Okay. No dobra, ale to w takim razie to na prawo. To trzeba było może zdjęcie jakie zrobić. No, skaczemy tak po kolei, nie? W sensie z jednego tego gzymsu na drugi. Bo tam jest jeszcze no tam wyżej ten jeden skrzyż taki. Widziałam. Też byłby do zrzucenia chyba. Dobra, pierwszy, trzeci, ostatnie dwa. Dobra. Ja już tu widziałem, słuchajcie, dźwignię będzie trzeba pewnie... Nie doskoczyła mi Łajza. Dobra. No i są te dźwignie, widzę to. Czyli pierwszą... Którą mówisz? Pierwsza, trzecia i dwie ostatnie. Od lewej. Mhm. Licząc od lewej, nie, że dwie ostatnie po lewej. Mhm. Bo ja tak pierwsza, bo ja tak powiedziałem. Trzecia i dwie ostatnie, tak? Tak. No i sprawdzam, czy to działa. No, coś się zatrzęsło. Chyba blok się obsunął. Ale czekaj, bo ja jeszcze sobie obejdę. Bo ja się tutaj nie rozejrzałem do końca. A stąd się nie dało nigdzie dalej skakać? No, coś się obsunęło. Nie dałoby się tam... O Boże! Widzę na dachu, słuchajcie! Nie wiem, co to jest, ale chyba sekret. Na daszku takim. Jakaś trąbka chyba? Teraz zobaczymy. Taka trąbka tam jest. Kurde. Ale jak tam wskoczyć? Tam doskoczyć. A na który? No na ten... Tak jakby ostatni z tego balkonu. A, no to tam jakby takie podwyższenie jest, nie? Znaczy ten klocek jest pod takim skosem. Aha. To tam, gdzie jest jakby trochę wyżej, to trzeba skoczyć. Wyskoczyć. No tylko, że ona się tam blokuje. A, no to mi się tak po skosie udało, nie? No, dobra. Dobra, na razie idę dalej. Flary. To ja mam pomysł ewentualnie, jak można było tam wejść, ale ja nie wiem, czy to jakby coś da, bo jakby... Zmienia to faktu, jak my tam później wyleziemy. No nie wiem, muszę pomyśleć. Tu jest na łom w ogóle. Właśnie otworzyłam. To które były te zdignie? No to już teraz to zajebiście. No to poczekaj. Teraz już mam pomysł, jak tam... Pierwsza, trzecia, dwie ostatnie. Pierwsza, trzecia. No to ja już teraz mam zajebisty pomysł, jak tam się dostać. Bo jakby miałam... A, bo to jest powrót. Tak, zajebiście, bo miałam właśnie pomysł, ale mówię, kurde, przecież to jakby nie pyknie. No to żeby się dostać wyżej, to znowu trzeba w wodzie przesunąć tą dźwignię, która nam tu obsunęła ten klocek. Żeby się podwyższył. Żeby się podwyższył, okay. I wyjdziemy od drugiej strony. No rozumiem. Bo mamy teraz jakby skrót. Ale dzwon tu w ogóle ten, no, zadzwonił. No widziałam, mhm. Ej, ja tam byłem. W ogóle wiem, gdzie to jest. Kuszę zdobędziemy na górze. To ja was do tego dzwonu mogę poprowadzić. To trzeba by było się cofnąć w ogóle przed wejściem do tej posiadłości, nie? Do tego zamku. W ogóle jak ta muzyka głośno mi się włączyła.
Aha, czyli tak naprawdę to ja tutaj muszę zeskoczyć. Kuszę. No muzyczka w ogóle świąteczna. No, ale strasznie głośno. Nie wiem, czy u was tak samo jest. Było głośno. Teraz to chyba było tutaj. Tak, tak. Aniu, idzie z nami po sekret? Ja nie wiem, czy no. Ja idę po jakiś to, sekret. A ten łom tam ogarnęłaś? Łomem taką dźwignię na końcu? No, dźwignię robię, no właśnie. Dobra. Znaczy, tak mi się wydaje, że ta trąbka tak wygląda, jakby to sekretowe było. Okay. I teraz no jak i przeszłam już przez drzwi. Nie, to wracaj się z powrotem. Aha, okay. Wróć się do tego momentu, gdzie te dźwignie tam ciągałaś, tą pierwszą, trzecią i te dwie ostatnie. No, no. I tam zeskocz do tej wody. Tylko ja teraz nie wiem. Ja pikolę, ja nie wiem, gdzie te drzwi są, DSO, żeby wrócić tam teraz. No są tak jak te takie pierwsze. To jest jak szło się do kominka, do tego księdza, tylko odbijało się na lewo. No ja nie wiem, jak skoczysz do wody, to tam pod wodą była taka dźwignia pod okno, nie? No, to musisz ją odciągnąć. No i teraz wrócić do posiadłości, nie? Dobra. Czyli w stronę kominka. Się klocek iść. Podwyższył. Tak, żeby do tego sekretu chyba no się jest dostać. Jakaś taka fujarka tam. Fujarka. No mówi jakaś trąbka. Boże, Deso, to od razu już wszystko na fujarkę. O Boże. Marzy się jej fujarka. Jest. Już wiemy, co trzeba Deso kupić pod choinkę. Fujarkę. Najlepiej flet, wiesz? Długi czy krótki? Taki, żeby dobrze grał. O Boże. O Boże. Dobra, i w posiadłości gdzie? W stronę kominka. Tylko nie do końca do kominka, tylko przed kominkiem musisz odbić w lewo. No i co, da się tu wskoczyć chyba? Zdobyłaś to, Deseo? Nie wiem, gdzie mam iść. No ja znalazłem już to. Ale ja już to wzięłam, no i co? Jezu, no to pytam się, czy wzięłaś, a ty... Ale ja nie wiem, gdzie mam iść. Ale co teraz, no i co? A daj te spokój się z nią dogadać. No bo jestem taka trochę zahipnotyzowana, bo nie wiem, gdzie ja mam iść teraz. No do tego dzwonu. No, ale jak się szło? No to zaraz ci powiem, bo ja muszę to zebrać i też się ogarnąć. A może znowu tym skrótem, tak? Bo to się rozchodzi? Jakim skrótem? Nie muszę pomyśleć. Dobra, mam. Czwarty sekret, tak? 4 na 9, dokładnie. Zgubiłam się. 4 na 9. No, tam przed tym kominkiem. O Boże, zaciąłem się. Przed kominkiem. Ale mam wyjść na zewnątrz gdzieś, czy...? Nie. Idziesz do kominka jakby, normalnie, jak tam ten ksiądz siedział. Tylko nie wchodzisz do tej sali z kominkiem, tylko wcześniej, przed tym kominkiem, było takie jeszcze odbicie w lewo. No było i są dwa przejścia tutaj. Jedno jest na zewnątrz, a drugie jest prosto. Nie, to dalej wewnątrz masz cały czas być. I tam, jak dalej pójdziesz, to któreś przejście właśnie poprowadzi cię do tego łańcucha, co przed chwilą pociągnęliśmy. Jestem u księdza. Aha, bo ja się muszę tam wrócić, tak jakby tak, do miejsca. Tak. Masz to? No, mam. Dobra, i teraz na ten klocek musisz wskoczyć, co go podnieśliśmy jakby, aha, nie? No tak. Musisz dostał wyjść na zewnątrz. Ale ja w ogóle już jestem na zewnątrz. Rozmawiam z księdzem. Okej. Okay. Proszę. Pogadali se. Oh, are you here to check the tower bell too? It started to ring out of its schedule. I wonder if that witch... Never mind. Everything's fine. Dobra, widzę ten sekret chyba. Do you know where I might find a mirror? Alas, no. The witch and her pets has a nasty habit of using them to terrorize the guests. No i z tą stroną... Aha, że co, jak mam co tak skakać po dachach, czy jak? Tak, żeby tam wejść na górę, to musisz skakać po tych daszkach. Super, tylko chciałabym wiedzieć jak. No, tam widać. Tyle już tych sekretów mamy? 4 chyba. Wow. No, nieźle nam to idzie. Może tu. Dobra, a jak do tego dzwonu teraz? Musisz tak jakby w ogóle wyjść na zewnątrz z całego tego zamku. Tak jakby, wiesz, na tą normalnie główną klatkę taką schodową, nie? I stamtąd wyjść po prostu. Jakbyś wychodziła z zamku, to na prawo. Okej. Okay. No trzeba tu skakać. A udaje ci się tam skakać, czy nie? No. A no to co tam narzekasz, że nie? Nie, bo mi zjechała, myślałam, że spadnie w ogóle, ale na szczęście nie.
Tu jest jakieś wejście do środka. No i tam ta kusza będzie, nie? No nie mogę. Zjechała mi. Na prawo, tak? Na prawo, mhm. Jest kusza. A no to będzie pewnie celownik ten skup cały do tej kuszy. Tak, na 100%. Tak, tak. No i tam będziesz miała księżulka, nie? Mhm. Chyba nie jest nigdzie tutaj. Tak się rozglądam jeszcze. Pokazali takie baletnice? Co to jest? Tak, oto do zestrzelenia jest na bank z lodu, tylko tak się rozglądam tutaj, ale tam było dość ciemno. Nie wiem, czy to nie będzie jeszcze wcześniej, jakby poza zamkiem. Tak jak jakby... żeśmy zaczynali, tak? Tak, tak, bo powiem ci szczerze, tak się tu rozglądam i nie widzę tego, a to takie dość w miarę ciemne było. Ale to małe i a tak tu jest było wszystko ogólnie. Tak, a to... Nie wiem, czy małe, ale tutaj jest wszystko tak ładnie oświetlone, więc generalnie nie zdziwiłabym się, gdyby to było gdzieś na zewnątrz jeszcze. Idę czyli na takie zewnątrz. Jedno trzeba... O, jest, widzę ją, jak się wychodzi z zamku. Mhm. Okej, okay. Czyli to jedno takie jest, jak się ten wychodzi, dobra. I dobra, co, ja teraz sobie... na ten dach, tak? Tak. Mhm. Czy ja mogę połączyć ten skup? Mogę. Mhm. Boże, 90 tych bełtów mam. Boże, gdzie to jest teraz? Ja nie mogę tego znaleźć. No przecież już widziałaś, gdzie to jest. Widziałam, ale teraz jakby wyszłam za tych drzew, to już nie widzę. Okej. Okay. Jak się wychodzi z zamku, mówisz, tak? Czy ja w ogóle mam przez tą bramę tam wyjść jeszcze, tak? Okej, może ja wcale tego nie widziałam. Jest! No, dobra, widzę. Jezu, że to... Jakiś duszek uwolnili. Shattered Fairies, 1 na 6. O mój co? Boże! Boże, 6 takich mamy zestrzelić? Eee, piccolo. Więcej. O matko, a ja wiesz, ja się na jedno uparłam, bo zauważyłam. No ja też myślałem, że jedno, no bo było na cutscence jedno pokazane. No i gdzie to jest niby? No widzę. Od razu jak się wyjdzie po lewej stronie. Tak. I po prawej też. Ale faktycznie to jest 1 na 6. Po prawej? Jak się wyjdzie? Nie. Po prawej też jest tam dalej troszeczkę. Masakra, 3 na 6. Nie wiem, gdzie są następne. Ja na razie mam 1 cały czas. Nie no, przecież ja się tu pogubię. A dobra, ale to jest takie mało widoczne, że to jest hit. No, będzie. Ten problem. Drugi po prawej to ledwo zauważyłem. No, ja nie mogę czwartego znaleźć, także pozdro. Dobra, mam trzeci dopiero. No, ale obstawiam, że to trzeba iść tutaj, tak jak my idziemy, nie? Że gdzieś tu. Mm-hmm. Dobra, widzę czwarty. No, ja nie. No, ale ja czwarty widzę. Mhm. Tak wysoko on jest. Tak. W ogóle cutscenkę mam. Tak, ja też. Ej, grają w karty! Ja pikam! Beboki grają w karty. Beboki grają w karty, hit. Masz, Aniu, tą kuszę? Nie. A ty tam skaczesz cały czas? No. Dobra, to ja czekam. Ale jesteś już blisko tam góry? Nie, nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, jak mam tu ale czy w ogóle gadałaś z księdzem? Tak. Dobra, okej. Okay. No to jak on stoi, to zaraz koło niego jakby jest najpierw taki szary klocek. Znaczy, no, weszłam tu, gdzie jest... I na daszek pomarańczowy wyskoczyłaś? I śnieg i wszystko, ale nie wiem, gdzie dalej. Na pomarańczowy daszek ty wskoczyłaś? Tak, no. Bo od niego trzeba na pomarańczowy daszek. No dobra. I jak od pomarańczowego daszku, to jakbyś się chciała cofać, tam jest taka balustrada u góry. No jest. No to tam za tą balustradę masz wskoczyć. Mhm. I tam jest, do środka wchodzisz i jest kusza. Przy tej balustradzie można było się tam chyba, nie wiem, zatrzymać po lewej stronie? No właśnie po lewej stronie tak jakby jest najwyżej, nie? Ale... No. Ale nie mogę tam wejść, bo tam wszędzie się zjeżdżam. Można było przy balustradzie jakby wskoczyć, było takie... No właśnie, tylko to po lewej to ja... chyba było, nie? Tak nie, no ja... Albo może i po prawej, może ja mylę stronę.
Ja mogę ewentualnie zapisać i wczytać i zobaczę, jak to wygląda. I wtedy ci powiem. Bo tutaj to chyba, że tam jakoś. No, Jezu Lara. A, dobra. Jest masz? Jeden mały fragment, na którym można stanąć. Okej, okay. No. A to po lewej było? Tak, po lewej. Okej. Okay. No tak właśnie myślałem. Mam 5 DSO tego, nie mogę znaleźć 6. Nie wiem, no ja mam, ale czekam na razie. No, masz 6? Mhm. Tak. A dajcie spokój. Ale zestrzeliłaś już wszystkie, tak? I czekasz? No, a ile było? No nie, bo powiedziałeś, że czekasz i się pytam, czy zestrzeliłaś, no, powiedziałam, czy... powiedziałam ci, że tak i czekam na Anię. Okej. Okay. A, to takie wróżki. Tak, mhm, ja tak. Nie mogę znaleźć. Mhm. Przy cmentarzu jedna była, czy dwie? Jedna. Kuźwa, no to gdzieś wcześniej pominąłem. Ale dziadostwo. Zapisz to. Zapisz. A to się da z tego dzwonu tam? Nie, musisz w ogóle zejść na dół. W ogóle na zewnątrz tego zamku, bo one wszystkie są tam na zewnątrz zamku. Aha. Tak jakby na początku customu. Bo my coś ten, tak? Uratowaliśmy jakieś wróżki, to jakieś duchy tam latają, ja nie wiem, o co chodzi. Ten obiekt normalnie. No, dokładnie. No. Tak, tak. O Jezu, pokazało taką dziurkę w ziemi. Tak, no ja na razie nigdzie nie szukam tego, ja po prostu... A, to widzę. To... Od razu na wstępie, nie? No. No, i potem zaraz chyba... Nie wiem, po prawej była, ale ona ta po prawej była taka niewidoczna dla mnie, że masakra. Tam kawałek dalej po prawej powinna być. Tylko no mówię, że ona była ledwo widoczna dla mnie. No dobra, to ja czekam przy tej dziurce. To od razu może powiedzieć, gdzie ona jest, jak no, zacznę grać dalej. W stronę tego zamku znowu trzeba się wracać. Aha, okej. Okay. Mhm. I przy tym wejść jakby do zamku po lewej stronie. No, ale to poczekam. I po lewej stronie. Dobra. Ta muzyczka ładna. No, aha, bo tu się kusa w tej dziurce. No tak. Boże, jak mi spadło coś. No u ciebie się dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy. Drzwi się otwierają, jakieś głosy ze ściany. A, bo one wystraszyły boboki. No ej, to Boże, jakie oni mieli tutaj malutką taką, takie malutkie te. Łóżeczka, Boże. Czy co? Nie, malutkie... Jezus, nie mogę się wysłowić. Nie wiem, o co ci chodzi. Boże... Ognisko takie malutkie. Mi. A jest, widzę te patyczki! Jezus, po prostu słodkie to jest. O Boże. A co oni w ogóle tu zostawili? Co to jest? Green Game Stone. No właśnie zabrałam to. A ja było nie wiem, takie to coś. Było. No to ciekaw jestem gdzie. Nie tam przypadkiem, gdzie były takie deski, podpalaliśmy w posiadłości. Pod schodami to było? To było pod schodami? No, pod schodami. Rozwalaliśmy deski najpierw bronią, tak, to pod później podpalaliśmy. No, kojarzę. Tam były takie jakby piwnica, katakumby, nie wiem nawet jak to nazwać, i tam było coś do wsadzania. No tak dobra, mi się ja wydaje. Już tam biegnę, zaraz ci powiem. Czy to jest tam? Wow, to jest słodkie, to takie malutkie, jak dla lalki Barbie. No mega. Boże, fascynują się takimi rzeczami kobiety. Oczywiście, że tak. Jest, macie rację. Jest tu, Green Game Stone się wtrynia w ścianę. To takie ala, nie wiem, ej, dziwne. Nie, dobra, nieważne. No, ciekawe, czy nie trzeba pochodni brać, no, ale dobra, ciekawe, idę z klarą na razie. Ciekawe, czy tu nie będą pająki duże. Nie wiem, idę no już słyszę. Znaczy, no, słyszę, ej, widzę je. Ale duże?
Nie, nie no małe. O, skórze zabiłam, nie wiem po co. Dobra. Oh my god, katsenka. Katsenka. Jezu, lawa. O Boże, jaki ryk. No i słuchajcie, to jest świąteczny custom. Nie, to jest... Isn't Christmas fairy tale? Ja pierdziele, no masakra. Cały czas jakieś demoniczne rzeczy. No, roślinka jest. No jest roślinka. Gdzie ja mam tu skoczyć? Aha, tu chyba. Tu chyba trzeba zjechać po tym skosie. Teoretycznie można tu zjechać, ale jeszcze zobaczę, co jest po lewej stronie. No bo po lewej też można teoretycznie. Ale tu są różne opcje, no widzę. Są. Poczekaj, zobaczę sobie po lewo, co tu jest. Po lewo. Tam też coś było, dobra. Tutaj bełty są po lewej stronie na dole. O, lać już. Ja sobie je wezmę. Jak będę wracać, to je wezmę. A nie, teraz... A stąd gdzie ja mam skoczyć? Bez sensu. Jesteś Aniu? Pod tak, skotkami? Wkładam ten. Dobra. Klejnocik. Zaraz zobaczysz, co tu się wyprawia. O matko, o dobra, może też tak być, dobra. O Boże, słyszę dziwne dźwięki. No, te pająki pewnie. Aha, no. Znaczy pająka jednego. Było matko. No. Było na screenach chyba. Tak? Mi się wydaje. No to ja nie pamiętam tego. Coś mi się kojarzą takie ściany z lawy w ogóle na tym. Jezu, ja nawet nie wiem, gdzie ja idę. No, ona stąd zjeżdża. No, to jestem w dupie. Ej, no, te ściany z lawy to na stopę były na screenie. Okej. Nie no, na dół to nie, bo to jest bez sensu chyba. No, ona się tu podpala. Jezu, ja nie wiem, gdzie ja mam iść. O matko. A tu pewnie. Tam jest taki skos, Aniu, tam trzeba chyba na dół po nim, właśnie... ale wcześniej Deseo znalazła jakieś bełty, ja tego nie znalazłem, więc... No ja znalazłam. A, okej. Okay. Czym wzięłam sobie. A to jest kratka zamknięta. No to co ja mam tu zrobić niby? Po co ja tu wlazłem? Tam coś jest, widzę to. Czy... tutaj jest jeszcze. Dobra, ja tu w ogóle jakieś dziwne rzeczy robię. Nie wiem, czy ja dobrze nawet idę. Da się tu wejść, czy ona tu zjedzie? Nie zjechała. Tak, tam jest dźwignia. Przyszedłeś do takiej skrzyni, tak? Byłeś przy takiej skrzyni? Przy skrzyni? No, chyba tak, i rozwalałem ją, tak. Tak. Jestem przy ogniach teraz, takich płonących. Aniu, jesteś? No, jestem. Zjechałaś gdzieś na dół, tak? Tak, tak. Dobra. Tylko czy... Aha, ja się tu muszę obrócić. Takie pseudo banana będzie? Nie, to po skosie się da, dobra. Nie, nie właśnie tu. Dobra. Matko. Masakra te skoki, nie? W sensie takie... Nieoczywiste. Ciężko jest dojrzeć, gdzie... Tak, gdzie jak... skoczyć, no. Masakra. Tak, podjeżdżaj sobie jeszcze. O nie, 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 podpali mi się! Weź odpal tą flarą. Ja jestem już niby blisko, ale tu ognie takie, kurde, są. No, stój. No podpaliło mnie! No. Ciężko no tutaj. Nie, nie da się tak, kuźwa. To chyba nie tu powinnam być. Aha, wyżej, dobra. Dobra, ona się tu złapie. Jestem przy tych ogniach. Jestem Aniu, gdzie jesteś? Przy ścianach z lawą? Aha, no właśnie. Ale ty tak jesteś sobie... Ale przy tych... Ona jest po drugiej stronie. Aha, okej, okay, dobra, dobra. To nie wiem, czy mam dobrze, dobrze. W tą, czy w tamtą? Dobrze, dobrze. Tylko, że musisz się docelowo i tak dostać tam, gdzie są te takie... Takie płomienie, nie? No, rozumiem. No to tam docelowo. Ale na razie mnie ścieżka prowadziła tak. No to dobrze, dobrze, bo to tak idzie i potem tam do góry wskoczysz, nie? No. Dobra, kratka się otworzyła. Tylko teraz, jak ja mam się tam wrócić? Tą samą drogą tu przez te płomienie? Nie no, ja chyba wolę tu se zjechać. Nie wiem sam. No dobra.
Co ta dźwignia robi? Otwiera tą kratkę taką tam. Mieliśmy ją. Tam, gdzie żeśmy rozbijali tą skrzynię. No, tylko dobra. Ja sobie tu tam wyskoczyłem i zjechałem na dół jeszcze raz. Ja nie idę przez to ognie. Mm. Nie no, walić to. Nie, ja też nie. A jaka muzyczka. Ładna. A już jest brzydka. No dobra, i wchodzimy tam jeszcze. Ile jest minut, Aniu? Czy czekamy 33 już. Już. To kończymy, czy jeszcze gramy kawałek? Decyzja. Nie, ja bym kurczyła. Nie, ja bym nie wchodziła. Dobra, no to ja już tu czekam przed tym przejściem. Dobrze, to kończymy w takim razie. Mhm. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Trzymajcie się cieplutko i